Was witam, dostojni goście. Witam was wszystkich, mieszkańców naszej gminy i naszych gości. Niech to uroczystość dożynkowa przebiega w atmosferze pełnej podniosłości i pełnej radości. Gminne dożynki uważam za otwarte. Dziękuję za uwagę. Prowadziłam ci ją od granic do granic, nie zostawiłam w polu nic a nic. Złoto, srebro pilnie zbierałam, do waszych rąk gospodarzu oddałam. Łamać będziemy ten chleb, który przyrzekałem sprawiedliwie dzielić. Niech ten moment w dwójnasób uzmysłowi nam, że jesteśmy wspólnotą, że człowiek odnajduje sens swojego istnienia, spoglądając w oczy drugiego, dostrzegając odbijającą się w nich nieskończoność. Postarajmy się, mając dziś taką sposobność, spojrzeć na sąsiadów z większą dozą sympatii i zrozumienia niż podczas codziennej krzątaniny i życzyć sobie, aby to codzienne współżycie układało się nam wszystkim jak najlepiej. Dziękuję Państwu. Myślę, że w Polsce wspólnie klaszcząc będzie nam później cieplej i milej na sercu, na duszy. Zapraszamy do Poleczki.
Dzień dobry Państwu. Bardzo miło powitać Państwa w imieniu organizatorów konkursu Wielkopolski Burmistrz Wójt Roku oraz konkursowej kapituły. Postaram się jak najkrócej, ale może dwa zdania o idei tego przedsięwzięcia. Otóż pytanie, czy może funkcjonować demokratyczny kraj bez prawdziwej, autentycznej samorządności, legło u podstaw zorganizowania tego naszego przedsięwzięcia. I właśnie w Komornikach los zrządził, rozpoczynają się wielkie finały. Dzisiaj, wiadomo, gospodarzem tego przedsięwzięcia pan wójt Marian Walny, a współbohaterami i współgospodarzami jesteście Państwo wszyscy. Serdecznie Państwa witam, że wszystkich tych, którzy mimo tej pogody zechcieliście w tych rozgrywkach nam towarzyszyć. Zatem brawa dla wszystkich komorniczan, którzy zechcieli dzisiaj z nami tutaj być. Czy mu starczy pieniędzy na koncie? Gmina coraz czystsza, śmieci wywiezione. Wszyscy się starają i o gminę dbają. Dziś kubły na śmieci już w każdej zagrodzie. Oczyszczalnia rośnie ku wszystkim wygodzie. Jedziesz, jedziesz wójcie, jak ekspres po gminie. Niechaj cię przygoda, żadna zła nie minie. Dożynkowy chlebek masz dziś od czelatki. Może w jakiś sposób pomniejszysz podatki. Konsumuj ten wochen w podarku od gminy. Czego nie przeskoczysz, my cię podsadzimy. Kiedyś próbowałem troszeczkę się wspinać. Panie wójcie, już powinna być dyskwalifikacja. Tak? Chodzi pan po górach? Chodzę po górach, chodzę. Kiedyś się troszeczkę wspinałem. Nie sportowo, ale tak bardziej, powiedzmy, rekreacyjnie, ale się wspinałem troszeczkę. Kilka dróg mam za sobą. Czy wspinanie się pomaga w zarządzaniu gminą? Może nie samo wspinanie, ile chęć pokonywania trudności, po prostu. A co jest trudniejsze? No chyba praca z ludźmi jednak. Także myślę, że jednak gmina to jest coś znacznie, znacznie więcej. Tutaj oczywiście, zwłaszcza wysoki, człowiek jest sam z przyrodą i wymaga to no, pewnych predyspozycji psychicznych i ogromnego hartu ducha, ale tak naprawdę na co dzień to chyba to jest trudniejsze. Proszę Państwa, a teraz serdecznie prosimy na estradę pana Władysława Wojciechowskiego. Pan Władysław Wojciechowski ma tutaj warsztat tapicerski, ale drogie panie, w tym warsztacie tapicerskim nie tylko są kanapy. Zbieranie maszyn zacząłem mniej więcej około 15 lat temu od jednej maszyny, która leżała na strychu. Później kolekcja stopniowo się powiększała. W tej chwili mam około 140 sztuk różnych typów. Mam maszynę też, która była wyprodukowana w Poznaniu. Są inne typy, jeszcze Singery, bardzo często się powtarzają. Jedną maszynę, taką prawie, że już unikat produkcji kanadyjskiej, firma Weiser z Hamilton.
amerykańskie Singery, Phoenix. No i kolekcja stale się jeszcze powiększa. Którą maszynę uważa pan za najcenniejszą? No, dla mnie jest najcenniejsza ta kanadyjska. To jest maleńka na korbkę, taki ciekawy kształt ma. No później inne są, na przykład firmy Opel, która już nie produkuje maszyn od ponad 100 lat. Połowa z tych maszyn jest sprawna, a połowa, gdyby była taka wielka konieczność, no to taki mechanik by potrafił to zrobić. W trakcie festynu w Komornikach swoje prace prezentowała m.in. miejscowa rzeźbiarka ludowa pani Kazimiera Brych. Natomiast w sali Domu Kultury przedstawione zostały fragmenty spektaklu pod tytułem Siódma Pieczęć, przygotowanego przez Adama Walnego, syna wójta, studenta Wydziału Reżyserii Lalkarskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Piękne i godziwe uczynki. Szczególną życzliwością darzę młode kobiety. W tym wypadku życzliwość moja nie ma granic. Mógłbym się tu zgwałcić bez krzyku, ale z nas dwojga ja jestem bardziej znużony tym rodzajem miłości. Na dłuższą metę jest on dość jałowy. No chodź ze mną do diabła i nie wytrzeszczaj tak oczu. Uratowałem ci w końcu życie, winnaś mi więc wdzięczność. Proszę Państwa, dziś rozpoczął się już ostatni etap konkursu w 5 kolejnych sobót. Panowie tutaj zaprezentowani Państwu będą się prezentować na festynach zorganizowanych we własnych gminach. Zaprezentują się publiczności, zaprezentują się kapitule, a później podczas finału 20 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich poznamy finalistę, któremu marszałek Józef Zych wręczy kluczyki od samochodu osobowego. A zatem zaczynamy ring. Zasady gry są takie, że panowie, którzy są tutaj po mojej lewej stronie, zadają po jednym pytaniu dzisiejszemu gospodarzowi, panu Marianowi Walnemu. Pan ma minutę na odpowiedź. Ja po upływie czasu to dzwoneczkiem sygnalizuję, że to niestety już koniec i nie możemy czasu przedłużyć, ponieważ panowie później będą mieli takie same zasady gry. Ponieważ, jak Państwo wiedzą, na ringu bokserskim są 3 rundy po 3 minuty, my z tak wielką życzliwością traktujemy naszych zawodników, że będziemy mieli tylko 2 rundy po 4 minuty, ponieważ nie chcemy nokautów, chcemy, żeby każdy z panów dotarł do końcowego już etapu. Kolego Marianie, wiem, że jesteś mocny w gospodarce komunalnej i tak dalej, i tak dalej. Moje zainteresowania pozaurzędowe są historyczne, związane z historią naszego regionu Wielkopolski. Chciałbym cię zapytać, jak u ciebie wygląda sprawa herbu miejscowości? Herb od niedawna ma gmina, nie miejscowości poszczególne, tylko gmina jako całość. Herb Rada Gminy przyjęła bodaj w marcu na jednej z sesji. I historia herbu jest dosyć ciekawa, bo zaczęła się ona już kilka lat temu, jeszcze w poprzedniej kadencji. Okazało się, że po prostu jest nam potrzebny, a tutaj w Komornikach
funkcjonuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komorniskiej, które już tak po cichu coś tam przygotowywało. No i okazało się, że inicjatywy niejako z dwóch stron się zbiegły, bo z jednej strony oni o tym myśleli, z drugiej strony myśmy na ten pomysł wpadli, no i tym sposobem wzięliśmy się do pracy. Herb nawiązuje króciutko do historii i do tego, że komorniki były kiedyś wsią biskupów poznańskich. Wspaniale, zmieścił się pan w czasie. Ja chciałem koledze zadać pytanie dotyczące tego sławnego referendum śmieciowego. Wzięliśmy sobie na głowę ogromny obowiązek, myślę, jako administracja. Najpierw trzeba było opracować system informatyczny, potem trzeba było kupić kubły, zaopatrzyć ludzi, jeszcze przekonać do tego, byli je ci, którzy nie bardzo chcieli brać, ale dzisiaj minął rok i system zbierania odpadów od wszystkich odpadów funkcjonuje. W tej chwili pracujemy nad tym, by wdrożyć, bo już opracowany jest system, który by zachęcał ludzi do segregacji. I kto więcej po prostu odda surowców wtórnych, ten będzie miał większą zniżkę 10, 20, 30% w podatku w roku przyszłym. Powiedz krótko, z jakich głównych cech, składników powinien składać się protokół z posiedzenia zarządu? Strasznie nie lubię formalności, Boże kochany. Posiedzenia zarządu są nagrywane, od tego trzeba zacząć. Na podstawie nagrania jest wówczas spisywany protokół, możliwie krótki, możliwie konkretny. Także przede wszystkim, co mówił, kto mówił, jak wyglądały głosowania, jakie decyzje zostały podjęte i to wszystko. Marianie, masz potężnego sąsiada, miasto Poznań. Jakie z tego plusy i minusy wynikają dla twojej gminy? Po prostu z dużym się trudno rozmawia, to z całą pewnością, ale myślę, że powolutku uczymy się wszyscy, i ci duży, i ci więksi, i ci mniejsi tego, by po pierwsze w ogóle ze sobą rozmawiać, po drugie by rozmawiać ze sobą jak partnerzy, po trzecie by rozmawiać rzeczowo. Także przed nami właśnie trudne rozmowy, zresztą związane także z autostradą, z rozmaitymi inwestycjami. I myślę, że związane zresztą z reformą administracji publicznej, z komunalizacją mienia, które jest na terenie miasta. Znana sprawa, tutaj o tym się mówi, dlatego że ja ten temat poruszyłem troszeczkę szerzej. I mam nadzieję, że dogadamy się, po prostu, że się dogadamy. I dotyczy to zresztą całego wianuszka gmin, które otaczają Poznań i prowadzenia jakiejś wspólnej polityki. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, za tydzień, w następną sobotę, zaprasza do siebie wójt gminy Bralin w Kaliskiem. Serdecznie wszystkich zapraszam, gdyż Państwo zobaczycie, gdzie jest wreszcie południe tej naszej Wielkopolski. Potom sajak mojej miłej na wratim. Od wesela do rania muzyka nam wichrowa. A ja piję, piję, piję.